Jessica Mulroney, znana stylista i businesswoman, a także była najlepsza przyjaciółka Meghan Markle, stanowiła ogromne wsparcie dla żony Harry'ego. Wspierała ją, gdy dostała angaż w znanym serialu i rozwodziła się z pierwszym mężem, a nawet kibicowała podczas rozpoczynającej się miłości z synem księżnej Diany. Do tego zorganizowała dla niej imprezę przed narodzinami dziecka, a według prasy została nawet chrzestną Archiego. Niestety, ostatecznie Tomegan miała zawieść zaufanie przyjaciółki. Według doniesień do rozpadu doszło w 2021 roku, kiedy to wybuchła afera Mulroney oraz kanadyjskiej blogerki Sasha Exeter. Gwiazda zachęcała do wsparcia ruchu Black Lives Matter, a Jessica, no cóż, nie okazała się pozytywnie nastawiona do tego typu działań. Sasha Exeter uważała, że znajoma Markle nadużywa swoich białych przywilejów, ujawniła jej wiadomości, a na Jesice spadła krytyka. Straciła kontrakty między innymi z firmą Hudson's Bay oraz Cityline. Do tego jej program o tematyce ślubnej w stacji CTV został anulowany. Linia obrony przyjaciółki Megan była kiepska. Zagroziła Saszy pozwem, co tylko zwiększyło skalę krytyki skierowanej w jej stronę. Takiego zachowania nie mogła znieść sama Megan. Markle odwróciła się od koleżanki, gdy ta najbardziej potrzebowała wsparcia. E. Entertainment donosiło wówczas, że postanowiła zachować bezpieczny dystans. Ostatecznie Jesica złamała się i opublikowała przeprosiny. Jak część z was już wie, Sasha Exeter i ja pokłóciłyśmy się. Ona słusznie oskarżyła mnie o niewystarczające angażowanie się w trudną dyskusję. Wzięłam to do siebie osobiście i wiem, że to było złe. Przeżyłam bardzo publiczne i osobiste doświadczenia z moją najbliższą przyjaciółką, kiedy to kwestie rasowe były kluczowe. To było bardzo edukujące, relacjonowała. Mimo wszystko wydawało się, że Jessica Mulroney zrobiła to wyłącznie dla świętego spokoju. Z drugiej strony, kiedy go osiągnęła, najwidoczniej zmieniła zdanie i stwierdziła, że brakuje jej dram. Wiele bowiem wskazuje że niedługo rozliczy się z byłą przyjaciółką. Skąd ten wniosek? Jesica Mulroney zamieściła wpis na Instagramie, który odczytano jako ukrytą wiadomość dla Megan. Mimo że jestem kochająca osobą, moja umiejętność dystansowania się również jest silna, napisała. Według Express.co.uk, księżna odszyfrowała wpis, jako początek medialnego konfliktu. Uważa, że Jesica przygotowuje się do zemsty. Informatorzy magazynu Closer donoszą nawet, że przez słowa byłej przyjaciółki nie śpi po nocach. Jesica nie daje otwarcie do zrozumienia, że jest gotowa podzielić się szczegółami na temat Megan, ale zawsze istnieje taka możliwość. I Megan bardzo się tym martwi, zdradziło tajemnicze źródło z otoczenia żony księcia Harry'ego. Pytanie tylko, co takiego wie przyjaciółka Megan, że pojawiły się tak ogromne obawy? Czytaj też, desperacko chcą wrócić do rodziny. Nie do wiary, do czego są gotowi. Posunąć się Harry i Meghan to mógł być wielki moment Meghan Markle. Kate i William błyskawicznie ostudzili jej zapał, kazali księciu Haremu zamknąć się. Szokujące instrukcje ekipy Meghan